Stowarzyszenie Polsko-Japońskie było. Ale wielkie imprezy zrobili, sushi jedli i dalej nie ma co robić. I to słyszałam, to ja takiego nie chcę. I to ten Stowarzyszenie Polsko-Japońskie musi mieć jakoś pewny kierunek. Założyłam Stowarzyszenie Polsko-Japońskie na rzecz regeneracji środowiska i nazywa się Tencha i w tym kierunku działam. Czasami mówię, dzwonię do niej, mówię: Akiko, to się nie uda. Ty nie mów mi, nie mów mi, nie mów mi, to się musi udać, nie mów mi. To jest kobieta niemożliwa. Czasami się wydaje, że ja już nie dam rady, a ona daje radę. Dzieci słuchają, nie wolno palić plastik. W domu dziadek pali plastik, to w środku zaczyna się walczyć, który jest ważny. I to prowadzi dobry kierunek, ja tak myślę. W Polsce jeszcze bardzo, bardzo dużo musimy pracować o ekologii. I w Japonii to jest dawno, dawno temu już robione to. I dlatego chciałabym i dla swoje zdrowie, dobre jedzenia, dobre powietrze, smaczne woda, tylko to. To jest dla ludzi, dla nas. Te okolice dużo kuchniarz jest. Oczywiście oni muszą żyć, muszą jeść. Natomiast z tym powodu środowiska jest brudzone bardzo, bo bardzo mocno from używają czyścić skóry. Włochy i z Hiszpanii oni eksportują do Polski brudne skóry i w Polsce wyprawiają ją wszystko, to troszkę nie podoba mi się. Bo Japonia też i do Azji tak samo zrobiła. Słabsi kraj wykorzystają, prawda? To wszędzie tak jest. 50 jest na pewno. Jest ich ponad 50. Macie dobre oko. Króciutki, malutki. To nawet baca tak łatwo nie powiedział. Ja od razu wiedziałam. Super, super. Ja dwa, dalej dwa mam. Chciałabym jagnięcia na ognisko. No i takiego jesienioka może by jakiego wypatrzeli. Podziwiam, że ona chce i mocas i nie zamyka się w swoim królestwie tam w tych gorcach, bo cudowne miejsce, ale spotyka się, organizuje spotkania, zebrania, szkolenia i znajduje wspaniały język z ludźmi. I ludzie ją rozumieją, choć czasem jest, może jest z czasem wszędzie na gwarę. To jest, będę ją lepiej rozumieć.